W dzisiejszym filmie pokażę Wam bardzo fajną gitarę basową od marki Harley Benton. Jest to model JB20, czyli budżetowy jazz bass. Dobra, krótkie demo i zaczynamy. Siemanko YouTube, witam wszystkich stałych i nowych widzów. Dzisiejszy film jest dość szczególny, bo porozmawiamy sobie o gitarze basowej. O gitarach basowych jeszcze nie mówiłem na kanale, także naprawdę jaram się. Zanim zaczniemy, jeszcze krótkie ogłoszenie. Otóż kilka dni temu wypuściliśmy klip z moim zespołem The Coastline. Sam go kręciłem, więc jeśli chcielibyście go zobaczyć i posłuchać naszego singla pod tytułem Enemy, zobaczcie link w opisie filmu. Dobra, wróćmy do tematu dzisiejszego filmu. Otóż mam tu ze sobą gitarę basową od marki Harley Benton. Jest to model JB20, czyli budżetowa kopia legendarnego modelu Fendera o nazwie Jazz Bass. Koszt tej gitary nie jest duży, zapłaciłem około 550 zł, więc jak na gitarę basową jest to naprawdę dobra cena. Jest parę kolorów do wyboru, ja akurat wziąłem kolor Blue Metallic, który wygląda super. Na żywo ten kolor niebieski jest bardziej żywy niż na zdjęciach. Myślę, że widać na filmie, że jest to naprawdę bardzo ładny kolor. Generalnie ja nie jestem basistą, jakoś nigdy nie miałem czasu na jakieś głębsze zapoznanie się z gitarami basowymi, dlatego traktuję ten model z perspektywy początkującego basisty. I przyznam szczerze, że gitara ta zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, bo jest po prostu bardzo dobrze wykonana. Końcówki progów nie są ostre, więc nie trzeba tu nic szlifować, nic nie brzęczy i akcja strun jest w sam raz, więc naprawdę można grać zaraz po odpakowaniu. Jest to duży plus tego modelu, więc jeśli kupowalibyście ją prosto z Tomana, myślę, że nie ma co się bać, jeśli chodzi o fabryczny setup. Jeśli chodzi o specyfikacje, mamy tutaj korpus stopoli o charakterystycznym kształcie, do tego klonowy gryf o profilu Modern C i podstrunnica z drewna Amaranth. Są tu też dwa pick-upy typu single coil i trzy potencjometry, dwa są od volume i jeden jest od tone. Jak na chińską produkcję, jakość jest naprawdę ok, nie czuć tutaj taniej chińszczyzny. W opisie filmu zostawię link do szczegółowych specyfikacji. No i teraz pytanie, dla kogo przeznaczona jest ta gitara basowa? Otóż myślę, że będą z niej zadowoleni nie tylko początkujący, ale i bardziej zaawansowani gitarzyści. Jeśli graliście już na gitarze elektrycznej i chcielibyście spróbować gry na basie, to jest to też świetna opcja, no bo na logikę, po co wydawać dużo pieniędzy na jakiegoś Fendera, jak nie wiecie nawet, czy gra na basie się Wam spodoba. Oczywiście, jeśli kupujecie bas po raz pierwszy, to będziecie potrzebowali też wzmacniacza basowego, ale to już jest temat na oddzielny film. Możecie też bas podłączyć do interfejsu audio, ja zaraz tak zrobię, podłączymy go sobie do mojego Focusrite'a, odpalimy Logica i zobaczymy sobie, jak to wszystko brzmi. Thank you.
Jak widzicie, dobry bas wcale nie musi być drogi. Jak na 500 zł, to według mnie ta gitara jest bardzo dobra, więc mogę zdecydowanie ją polecić. Dajcie znać w komentarzu na dole, co sądzicie o tym basie. Być może ktoś z Was też jest w posiadaniu tej gitary, także zapraszam do podzielenia się swoim doświadczeniem. No i to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału. Mam też drugi kanał w języku angielskim, więc jeśli chcielibyście go zobaczyć, wszystkie linki są w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdro!